Cześć, witam Was na nowym treningu i dzisiaj przygotowałam dla Was trening z gumami miniband i z hunterkami, także przygotuj sobie jedną gumę i jeden ciężarek. Słuchajcie, ja już nie przedłużam, od razu przechodzimy do rozgrzewki i w trakcie rozgrzewki wszystko będę mówić. Zaczynamy sobie od lekkiego truchtu. W treningu mamy dzisiaj 5 obwodów, które powtórzymy po 2 razy. Także będzie szybko leciało, nie będzie nudy. I pajace. Hop. Jeżeli nie macie ciężarków, to spokojnie wykonacie te ćwiczenia tylko i wyłącznie z gumą, także się nie przejmujcie. I otwieramy klatkę. Hop. Krok w bok, otwierasz, wdech i wydech. Lekki rozkrok i taki dynamiczny półprzysiad, czyli nie schodzisz do samego dołu. Hop, do linii z kolanem. Palce stóp delikatnie na zewnątrz, kolana tak samo. Wydech, góra. Cztery, trzy, dwa, jeden. I teraz jeszcze szerszy rozkrok wykonujemy. Przenieś ciało z jednej strony na drugą. Kolano oczywiście do zewnątrz, natomiast palce u stóp patrzą przed siebie. Proste plecy, klatka otwarta. Cztery, trzy, dwa, jeden. Teraz wykonaj opad tułowia. Oczywiście ruch idzie z biodra, kolana są lekko ugięte. Unieś ramiona w górę, opuść i do boku. I góra, bok, góra, bok, góra, bok. Łączysz łopatki, patrzysz w matę. Brzuch już od samego początku jest aktywny. I teraz przejdź do podporu. Jedna noga zostaje w przodzie, druga z tyłu. I zrób puls i przeskocz. Zamień nogę. Puls, przeskocz. Raz, dwa, zmiana. Raz, dwa, zmiana. Raz, dwa, hop. I raz. I dwa. Teraz wstajemy, unosimy nogę, kolanko do góry i kręcimy stopą, rozgrzewamy staw skokowy w jedną i w drugą stronę. Pamiętaj, żeby biodra były w jednej linii, żeby jedno nie ciągnęło za bardzo do góry. Zmień nogę. Jedna strona i druga. I teraz nadgarstki, ręce przed sobą, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Cztery, trzy, dwa, jeden. I teraz krążenia w jedną stronę i w drugą. Okej, 4, 3, 2, 1. Przechodzisz teraz do pozycji misia, kolana nad matę, dłonie pod barkami i trzymasz. Trzymasz, brzuch aktywny, pośladki napięte, całe ciało jest stabilne. Jeszcze chwilka. 3, 2, 1. Ok, i wstanie. Zaczynamy nasze ćwiczenia. Bierzemy gumę. W pierwszym bloku mamy zakrok z liftem. Na jedną, na drugą nogę i potem
drop squat. Ćwiczymy 45 sekund, 15, odpoczywamy. Guma nad kolana. Zaczynamy, u mnie to będzie prawa noga. Przygotuj się. 3, 2 i 1. Za krok i lift. Za krok i lift. Pamiętaj, żeby pracował w lifcie sam pośladek, odcinek lędźwiowy tutaj nie pracuje, jest nieruchomy, plecy się nie wyginają. Hop. Przy zakroku kolano jest w linii z kostką, wtedy sobie angażujemy bardziej pośladki, natomiast kiedy ucieka w ten sposób, to już mocno pracuje mięsień czworogłowy. 15 sekund przerwy i zmiana pozycji. Kolana cały czas, guma cały czas jest nad kolanami. Ustabilizuj sylwetkę i schodzisz. Ręce możemy mieć przed sobą, wracasz i lift. W swoim tempie, nie spiesz się. Kolce biodrowe są cały czas w jednej linii. Nie odkręcaj bioder do zewnątrz. Hop. Trzy, dwa i jeden. Teraz guma schodzi na kostki i lecimy z drop squatem, czyli takim przysiadem. Uwaga! Zaczynamy. Hop, dotknij maty. To ma być lekki wyskok. W momencie przysiadu, schodzenia w dół, napinasz gumę, napinasz pośladki przede wszystkim. Schodzisz na prostych plecach. I wydech, góra. Kolana nie zapadają się do środka. Hop, 10 sekund. To ćwiczenie jest nieco bardziej dynamiczne. I ostatni. Ok. Guma wraca nad kolana, a my wracamy do pierwszego ćwiczenia. Weź wdech. Długi wydech. I zaczynamy. Prawa noga. I lift. Sam pośladek. Napnij. Skup się na mięśniu, nad którym pracujesz. Ten też możesz czuć na nodze podporowej. I ostatni. Zmiana nogi. Dziesięć sekund. Schodząc przy zakroku, pochyl sobie lekko tułów. W ten sposób. Dopnij i dopiero wykonaj lifta. Zawsze ruch idzie z bioder, nie z kolana. W tych ćwiczeniach. Jeszcze kilka powtórzeń, lift
i dół za krok. Wracasz. 4, 3, 2 i ostatni. Ok. Guma w dół. Drop squat z dotknięciem maty. Lecimy za 4, 3, 2, 1. Hop. Szeroko, wąsko. Miarowe tempo. Napnij pośladek w dole. Stopy lekko na zewnątrz idą. Połowa za nami. 10 sekund. I dość. Super. Odpocznij chwilę. I lecimy z drugim obwodem. Guma cały czas zostaje nad kolanami. Pierwsze ćwiczenie w drugim obwodzie to będzie lateral walk, a drugie ćwiczenie podskoki w pozycji miśka, również z liftem, tak jak miałyśmy w pierwszym ćwiczeniu. Zaczynamy. Guma nad kolana. Zejdź do przysiadu i idziesz do boku. Bardzo wolno. Kolano jedno, jak i drugie jest cały czas otwarte na zewnątrz. Nie chcemy czegoś takiego. Żadne ma się nie zapadać. I oczywiście pracuje pośladek. Hop. Dlatego tutaj pośpiech nie jest wskazany. Dwa do jednej strony i dwa do drugiej. Hop. I ostatni. Hop. Zejdź na matę. Guma jest w tym samym miejscu. Dłonie pod barkiem. Palce szeroko rozstawione. Unieś kolana nad matę. I uwaga. Skok do boku i lift. Jedna noga, druga noga. Skok, lift. Napnij pośladek, napnij brzuch. Hop. I tak na zmianę. Hop. 20 sekund do końca. To może być trudne ćwiczenie. Tutaj pracuje całe ciało. Ważna jest stabilna sylwetka. I ostatni. Hop. Wstajemy. I wracamy do naszego marszu. Do boku. Zejdź. Do lekkiego półprzysiadu i hop, odwrócisz. Biodro mocno w tył. Ręce przed siebie. Pamiętaj, żeby się nie garbić. Jeżeli masz gdzieś lustro, zawsze się możesz skontrolować. Albo nagrać. To jest chyba najlepszy sposób. I ostatni. Ok. I wracamy do naszego miśka. Kolana pod biodrami. Dłonie pod barkami. Stabilna sylwetka, brzuch aktywny, plecy proste i skok, lift, skok, lift, jedna, druga noga. Angażuj pośladki.
Pięknie. Patrzysz w matę, głowa nie jest zadarta. I końcówka. Ostatni. Ok. Opuść kolana nad matę. Odpocznij chwilkę. I zabieramy się za trzeci obwód. Pierwsze ćwiczenie. Wiosłowanie jednorącz z uniesieniem przeciwnej nogi. Załóż sobie gumę pod stopy. Jesteśmy tutaj w kręgu podpartym. Unosimy jedną nogę. U mnie jest to prawa i lewą będziemy wiosłować. I tutaj bardzo ważna jest stabilna pozycja, czyli chcemy się utrzymać w takiej pozycji, a nie chcemy, żeby nas tutaj wierzgało na jedną ze stron. Dobra, zaczynamy za 5 sekund. Przygotuj się. Poślad spięty, brzuch i wiosłujesz. Przyciągasz ciężar do tułowia. Ruch idzie z łopatki. Trzymaj brzuch aktywny. Nie spinaj go na siłę. Ma być aktywny. Ok. I to samo druga strona. Zmień rękę. Podwiń biodro, unieś nogę, guma jest napięta. Lecimy. Przyciągnij hantel do tułowia. Wdech, a na wydechu przyciągasz ciężar. Noga jest w linii z kręgosłupem, więc pamiętaj, bo czasem lubi gdzieś tam zlecieć na dół. Trzeba pamiętać o wielu rzeczach. Dlatego tak ważne jest skupienie na treningu. I ostatni. Ok. Hantel sobie odkładamy, przechodzimy do pozycji planka. Ale podpieramy się tutaj na nodze. I uwaga. Przyciągasz. Wciągasz łopatkę. Całe ciało w linii prostej. Wydech. Pięknie. Głowa. Napnij gumę i przyciągnij. I ostatni. Ok. Zmień stronę. Dłoń pod barkiem. Noga podporowa jest ugięta w kolanie. Druga wyprostowana. I lecisz. Oj. Brzuch oczywiście utrzymuje całą sylwetkę stabilną. Wdech i wydech. Przyciągasz.
Super. Pierwsze ćwiczenie. Guma znowu pod stopy. Wyprostuj nogę. I wiosłujemy. Ja zaczynam od tej. Jeżeli majgasz się na boki, to znak, że nie trzymasz brzucha aktywnego albo jest on za słaby. W takim przypadku trzeba go po prostu wzmocnić, między innymi takimi ćwiczeniami. Zmiana strony. Zmień hantla. Proste plecy, podwiń biodro, unieś stopę, pośladek napięty i go. Powolutku. To nie są wyścigi. Miarowe tempo. Pamiętaj o tej nodze, żeby nie opadała w dół. Okay. Wracamy do naszego side planka. Ramię wyprostowane. Ciało w linii prostej i go. Wiem, że wszystkie podpory, czy to deska, czy deska bokiem, są zabójcze. Ale trzeba je ćwiczyć. Jak już się trochę opanuje, to są mniej straszne. Jak to się mówi, trening czyni mistrza. Jak czegoś nie robisz, no to jesteś w tym słaby. Trzy, dwa, jeden. Zmień stronę. Ustaw się, ciało w linii prostej, dłoń pod barkiem i lecisz. Trening to jest taka rzecz, że tutaj trzeba robić niekomfortowe rzeczy. Nie może być zawsze przyjemnie i prosto, bo wtedy się nie rozwijamy i stoimy w miejscu. Piętnaście sekund. Wytrzymaj. I ostatni. Ok. Pot już spływa. Niby takie spokojne ćwiczenia. Napijcie się wody i przechodzimy do kolejnego obwodu. I teraz kładziemy się na matę. Pierwsze ćwiczenie bez gumy. Wykonujemy marsz, przyciągając kolana do klatki i potem wysuwając nogi do przodu, czyli pracują i pośladki, i mięśnie, dwugłowe uda. Uwaga, zaczynamy za 5 sekund. Unieś biodro, przyciągnij kolano do klatki, raz jedno, raz drugie i wysuń nogi. Biodra cały czas są uniesione. Brzuch aktywny, pośladki napięte.
Jeżeli nie dajesz rady wyprostować nóg, to wysuń je do takiego komfortowego momentu dla ciebie, na przykład do tego stopnia. Hop. Ok, i teraz zakładamy gumę nad kolana. Tak samo pozycja mostka biodrowego. Unieś biodra i w takiej pozycji odwodzisz kolana na zewnątrz. Tułów jest w linii z udami, pośladki napięte i dynamicznymi ruchami odwodzisz na bok. Jeszcze chwila, 15 sekund. I ostatnie powtórzenia. 3, 2, 1. Ok. Ściągamy gumę. I pierwsze ćwiczenie, czyli przyciąganie kolan do klatki z wysuwaniem nóg. I lecisz. Biodra nie opadają na matę, cały czas są w górze. W momencie przyciągania kolana klatki, zepnij mocno pośladek. Ok. Drugie ćwiczonko. Znowu zakładamy gumę. Kładziemy się, unosimy biodra. Napinamy brzuch, pośladki. I odwodzimy. Cały czas staramy się, żeby udo było w linii z tułowiem, żeby nie było za nisko, bo wtedy nic nam nie popracuje, ani za wysoko. Dwa, jeden. Okej. I słuchajcie, został nam ostatni obwód. Ściąganie łopatek w leżeniu na brzuchu i opuszczanie nóg z gumą też w leżeniu. Kładziemy się na brzuchu. Ręce wyprostowane. Guma jest na dłoniach i ściągamy do klatki. Hop. Bardzo ważne, żeby napiąć pośladki i napiąć brzuch, tak żeby nie robić przeprostu w odcinku lędźwiowym. Unieś ręce i rozciągnij gumę na boki, przyciągając łokcie do tułowia. Trzy, dwa i jeden. Wstajemy i przewracamy się na plecy. Guma idzie nad kolana. Odcinek lędźwiowy jest przyklejony do maty, nogi wyprostowane i opuszczasz. Raz jedna, raz druga strona.
wiadomo, im dasz cięższą gumę z mocniejszym oporem, tym to ćwiczenie sobie utrudnisz. Wydech, góra. Te gumy lubią spadać, ale wystarczy sobie poprawić. 15 sekund do końca. Ręce mogą być za głową, mogą być tak. Ostatni. Dobra. Znowu wracamy na matę. Kładziemy się. I ściągamy łopatki. Unieś głowę, unieś ramiona i ściągnij do klatki. Pięknie. Pamiętaj, że w momencie, kiedy unosisz głowę nad matę, napinasz pośladki i brzuch. Masz neutralną pozycję. Stopy zostają na macie. W momencie przyciągania gumy mocny i długi wydech. 3, 2 i ostatni. Pięknie. I słuchajcie, nasze ostatnie ćwiczenie. Lecimy, nie odpuszczamy. Uwaga, ręce za głowę. Opuszczasz. Raz jedna. Raz druga noga. Jeżeli ci ciężko, zegnij nogi w kolanie i wykonaj coś takiego. Jeden. Okej. Wyjdź z gumę i połóż się na plecach. Przyciągnij kolana do klatki i pokręć się z jednej strony na drugą. Wdech i długi wydech. Teraz wyprostuj jedną nogę. Druga może być zgięta w kolanie. I staraj się przyciągnąć delikatnie do siebie. I z każdym wydechem staraj się pogłębić rozciągnięcie. Natomiast wykonuj to bardzo delikatnie i nic na siłę. Jeżeli coś cię boli, to przestań i pozostań w tej początkowej pozycji. Stopa flex. Wdech, rozluźnij się i długi wydech. I teraz zmień sobie nogę i to samo. Stopa flex, na wydechu przyciągnij delikatnie. I opuść. I teraz złap się za kolanko. Wstań. Przechodzimy do podporu. Biodro w tył. Ręce przed siebie. Prawa ręka pod lewą rękę. Pod lewe ramię. I wykonaj lekki skręt tułowia, rozciągając tutaj nasz cały bok. Ramię. I wydech. I teraz zamień stronę. To samo. Długie ramię.
teraz przejdź do pozycji gołębia. Przenieś jedną nogę do przodu, zegnij w kolanie. Druga jest wyprostowana, leży na macie. Powinnaś poczuć rozciąganie pośladka. Podpierasz się na dłoniach. Możesz delikatnie pochylić tułów, jeżeli dasz radę oczywiście, jeżeli nie, zostań w tej pozycji. I teraz to samo, na drugą nogę wstań, plank i zmień. Wydech. Wstajesz. Przechodzimy do siedzenia. Ręce w górę, głęboki wdech. I wydech. Wdech. Wydech, opuszczasz. Jeszcze raz głęboki wdech. I opuszczasz. Bardzo Ci dziękuję za ten trening. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że wzmocniłaś mięśnie, bo takie miał zadanie on dzisiaj. I widzimy się oczywiście na następnych treningach. Pamiętaj, żeby zostawić mi komentarz, jeżeli wykonałaś trening, lajka, no i subskrypcję, żeby być na bieżąco. Cześć!